Dobra panowie, to co? Następny temat w takim razie. Słuchajcie, Spider's Web, Bizblog pisze: Polacy biją Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i Hiszpanów. Znowu kogoś bijemy? Tak, znowu. Bijemy. My mamy najlepszych ludzi do bicia. Wszyscy nam zazdroszczą. W czym? W poziomie odczuwalnej satysfakcji życia. Polacy w rankingu satysfakcji zajmują 35. miejsce na świecie, a to oznacza, że od 2015 awansowaliśmy aż o 22 miejsca z 57. pozycji. No i teraz tak. World Happiness Report z 2023 roku, w którym na 10-punktowej skali Polska miała 6,7 punkta, przy czym kraje z najwyższym wskaźnikiem to Turcja, z najniższym, przepraszam, Turcja 5,5, Bułgaria 5,6 i Grecja 5,8. Czemu się tak ludziom źle w Grecji żyje? Ja nie wiem. Podobno tam szczęśliwi ludzie żyją. No nie wiem. A te z najwyższym to Finlandia 7,7, Islandia 7,6 i Dania 7,5 punkta. I teraz tak, co pisze dalej Bizblog? Od 2015 roku wskaźnik w Polsce wzrósł o 0,7% i w tym czasie przegoniliśmy Wielką Brytanię, Australię, Francję, Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Maltę, Słowację, Chile i Kolumbię. Zresztą popatrzcie sobie sami na statystyki. I teraz mam do was pytanie, bo tutaj jeszcze artykuł dalej mówi, że wypadamy dziś lepiej niż średnia krajów Unii Europejskiej i OECD. Nakłada się to jednocześnie na spadek satysfakcji życiowej w bogatych krajach: Niemcy, Szwajcaria i Stany Zjednoczone, które od 2015 roku zaliczyły spadek o -0,2 punkta, -0,6 punkta i 0,3 punkta. Co więcej? Tyle. Co myślicie na ten temat? Bo tutaj więcej artykułów myślę, że nie ma sensu. Może zacznę. Wiesz, ja mam takie wrażenie generalnie, że wiesz, jak dziecko jest bite i nagle przestaje być bite, to jego poziom satysfakcji się zwiększa, nie? No. A jak dziecko jest szczęśliwe i ma wszystko, to nie bardzo jest gdzie rosnąć w sensie w tej satysfakcji. Dlatego nie dziwię się, że jesteśmy na takim etapie, bo jesteśmy... Marcin, poeta kiedyś powiedział, przepraszam, ci przerwę, ale piękne zdanie mam, żeby tutaj to ci ładnie podpowiedzieć, że istnienie zła pozwala dostrzec dobro. Właśnie o to mi chodzi, nie? Że wiesz, myślę, że żyjemy teraz w takich czasach w Polsce, gdzie my obudziliśmy w latach 90. w Polsce kapitalizm, ludzie zaczęli się bogacić, zaczęli zarabiać pieniądze, zaczęli wydawać te pieniądze, doświadczać trochę innego życia, więc no nie ma jak powiedzieć, nie dziwię się, że ten poziom satysfakcji w Polsce rośnie. Ja myślałem, że to chodzi o kapustę kiszoną, golonkę w piwie i majonez kielecki. I pierogi. Dlatego, tak, i pierogi. Że my winiary, jesteśmy szczęśliwi. Bo nie ma kraju w Europie, gdzie by te wszystkie rzeczy były. I tak myślałem sobie, że może o to właśnie chodzić, ale chyba się mylę. No właśnie, a jakie winiary? Mówił o kieleckim. Tak, dokładnie. Poprawiłem. Bo majonez kielecki jest jedynym majonezem. Winiary to nie jest majonez. O nie, słuchajcie, nie wchodźmy tutaj w świętą wojnę Polaków. Bo ja jestem tym winiary, żeby nie było. Serio? Wyjdź. Jak można? Ale w Kaliszu kiedyś mieszkałem przez chwilę, więc no nie da się. To jest taki patriotyzm lokalny. Nie? Okay. Słuchajcie, ale tak wracając do tematu, rzeczywiście jak popatrzymy na perspektywy ostatnich 15 lat w Polsce, naprawdę coraz lepiej w Polsce się żyje. I teraz każdy człowiek, który narzeka na życie w Polsce, powinien wyjechać pojeździć trochę po świecie i zobaczyć. Do Wielkiej Brytanii. Myślę, że dokładnie. Przykład, no właśnie, powiedz nam, Darek, jak się żyje teraz w UK-u. No, żyje się... generalnie dobrze, tak jak się żyło, tak, żyje się z dnia na dzień, ale z perspektywy czasu i odległości widać, że tak powiem, przepaść, która się buduje między Polską a Wielką Brytanią, w takim sensie, że Polska raczej się rozwija i idzie to wszystko w dobrym kierunku, no ale jak tak się chodzi po ulicach Wielkiej Brytanii, to już trochę inaczej to wygląda. No ale to jakie błędy popełnili? Wszystkie. Migranci, bo co o migrantach coś. No, sam jestem migrantem, więc no właśnie, my jesteśmy tam migrantami, więc akurat tych migrantów im gratulujemy w takim razie. Czyli ale... ja obserwując Wielką Brytanię, bo trochę spędziłem w niej czasu ostatnio i patrząc na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to myślę, że to jest klasyczny problem wylania dziecka z kąpielą. Nie? Czyli jest dobrze, to zróbmy, żeby nie było dobrze. Zacznijmy sterować. Ale właśnie tak mówisz, sterowanie retoryką, gdzie... tworzy się sztuczne błędy, pompuje się te błędy do jakichś gigantycznych medialnie problemów, a okazuje się, że wcale to takie złe nie jest i że lepiej jest jak jest, niż jak całkiem zaczniemy w tym wszystkim mieszać, bo ja tutaj mam na myśli chociażby ten Brexit. Pamiętam, jak mnie dziwiło, z czego wynika ich podejście do tego, że jednak chcą wyjść z Unii Europejskiej i to było wręcz... nawet dla mnie, bardzo młodej osoby, wtedy jeszcze niedoświadczonej ani życiowo, ani biznesowo, ani w żaden inny sposób, po prostu głupim zachowaniem. wszyscy dążą do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej. Anglicy mówią, nie, my nie chcemy, my jednak się pożegnamy. Fajnie, że tworzyliśmy to w latach 50., znaczy, ale teraz mi to nie jest potrzebne. Wiesz, trzeba rozpatrzeć to z dwóch aspektów. Przede wszystkim, wiesz, z poziomu Unii Europejskiej, która ostatnio, jakby gdzieś pokazuje swoje ciemne strony i wiesz... Okej, ale cła się pojawia. No, problem wiesz, z handlem między wyspami. No, cła cłami, ale popatrz, bo wiesz, według mnie Unia Europejska nie idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój Europy całej, nie? A Wielka Brytania znowu zawsze była takim samowolnym gospodarczo czy niezależnym państwem, które jakby nie potrzebuje Unii Europejskiej do tego, żeby dobrze funkcjonować. Ma swoje struktury. Tak, ma swoje struktury ogólnoświatowe de facto, tak. więc nie potrzebują Unii Europejskiej. Ale tutaj... oni tam historycznie zawsze się chcieli dzielić. Szkocja, Irlandia, tam nigdy nie było chyba narodu, który tak jak Polska twierdził, że w zasadzie wszyscy są zadowoleni z tego. No pogadaj ze Ślązakami. Ale Ślązacy to nie jest jakaś duża grupa i wcale nie ma takich ruchów w tej chwili, że Śląsk i przestali nas Ślązacy oglądać. Śląsk się chce rozłączać. Bo już widzą jakby plus w tym, że rzeczywiście wcale tak w tej Polsce nie jest źle, nie? Oczywiście, że nie jest źle. Jest coraz lepiej i będzie coraz lepiej. No dobra. Znaczy ja wam generalnie powiem tak. Dziś mi mignął artykuł, nawet chyba dzisiaj rano, że przez ostatnie 30 lat Polsce wzrosło o 240% PKB. Więc jakby przyspieszyliśmy nasz wzrost, urośliśmy o 2,5 raza, nie? Przez te 30 lat. To jest mega wzrost. Oczywiście wiadomo, że to jest jakby ten syndrom goniących krajów, nie tych już, które są nasycone i które mają dużo mniejsze. Składany, dużo się na to składa, ale wyniki, tak jakby nie mówić, jest bardzo dobry. Tak. No, ale generalnie na pewno, tak jak powiedziałeś, że jakby te kraje, które są bogatsze, no to tam już mają trochę taki zadyszkę, lekko łapią, dlatego zadowolenie ludzi spada, bo to jest tak, że jak byłeś zadowolony i nagle jest źle, no to jesteś niezadowolony, a jak u nas była ciągle, wiecie, bida z nędzą, no to teraz jak podskoczyliśmy, no to jest super. Zresztą jest taki stary kawał, nie wiem czy znacie, może nie kawał, tylko taka historyjka z alegorią, że Żyd modli się do Boga i mówi tam, Boże, Boże, mam takie małą izbę, tam 10 metrów kwadratowych, ja nie mam tu miejsca na nic, ja nie wiem, co z tym zrobić. A Bóg mówi, Aronie, Aronie, to weź sobie kozę. On mówi, ale Boże, Boże, po co mi ta koza? Weź sobie kozę, zobaczysz. No i wziął sobie tą kozę, mieszka z tą kozą, ta koza mu tam robi nie powiem co. I potem ten Aron się mówi, Panie Boże, jak tu jest strasznie źle, co ja mam teraz zrobić? I mówi, o Aronie, zabiorę ci tą kozę. Zabrał mu Bóg kozę. Panie Boże, jaki ty jesteś mądry, jak mi teraz jest tu dobrze, jak mi teraz jest tu, ile tu jest miejsca, to ja sobie nie wyobrażałem, nie? Jak coś, wiesz, stracisz, to tak, dużo bardziej to odczuwasz niż jak, wiesz. Także no, cieszę się w takim razie, że wszyscy jesteśmy bardziej szczęśliwi w naszym kraju, super, oby tak dalej, nie? Ja jeszcze poza granicami, No kiedy wracasz, Tarku? Na razie nie jesteś dzisiaj dobrze. Nie planujemy. Rozumiem. Dobrze, czyli musisz poczekać, aż będą jakieś eventy, które sprawią, że jednak w UK będzie gorzej niż w Polsce, a powoli do tego wszystko zmierza. Nie chcielibyśmy tutaj wieszczyć w żaden sposób źle, ale może być różnie.